Hello, witajcie z tej strony Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego Hexita. Tum, tum, tum. I jak widzicie, w dalszym ciągu jesteśmy w piekłach, tak? I w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się tym oto miastem. Udało mi się znaleźć ostatnio poza odcinkiem właśnie takie oto miasto w piekle. Może wam pokażę na mapie, jak to wygląda. Tak to wygląda i naprawdę jest, myślę, dosyć ciekawe, tak więc do tego miasta się tam wybierzemy i zobaczymy, co tam ciekawego można znaleźć, jakie tam potworki będą, jakie itemki znajdziemy i tak dalej, ale najpierw to patrzcie na mnie, tak. Jak widzicie, mam nową zbroję, mam nowy ubiór, nowe itemki i tak dalej, a to dlatego, że po prostu poza odcinkiem mi się umarło, no wiadomo, wpadłem do lawy, zdarza się i niestety wszystko straciłem, tak więc musiałem na nowo wszystko zdobywać. I tak. Tak, to znaczy zdobyłaś, tam do domku się wybrałem, tam sobie porobiłem blablabla szmery bajery. I patrzcie, co ja mam ciekawego, mam coś takiego. Ta różdżka, dobrze mówię, takie narzędzie, taki wichajster służy nam do tego, że możemy sobie na odległość rzucać pochodniami, o, w taki sposób. I tam jest nasza pochodnia, możemy sobie do niej ładnie podejść, popatrzeć na nią, wiecie, o co chodzi, prawda? Możemy sobie dalsze zakątki oświetlać i tak dalej. I tutaj, jak sobie najedziemy na nią, tutaj... O fuck, coś we mnie strzela. Coś strzela we mnie. To dziadostwo. Gin, ty kwadraciaku. Ej, no bo ja umrę zaraz. Patrz tutaj. Ale to kombi we mnie. Nie mogę w to trafić nawet, ja to jestem mega. Widzę, z dalekiej odległości to we mnie naparze. Gorzej jak się na mnie pigmenki rzucą. No chodź, solo. Solo! O, odbiłem, haha. Wiedziałem, że się da strzałami odbijać, ale okej. I tak go jeszcze ani razu nie trafiłem, ale zaraz go trafimy, spokojnie. Chodź tu, bo strzały na ciebie wszystkie zmarnuję. O, dostał jednego strzała. O, umarł. Zabiłem go. Dobra. Tak więc na czym to ja skończyłem? Mówiłem o tej naszej różdżce, o tym naszym wichajsterku, że możemy sobie oświetlać gdzieś tam dalej pomieszczenia, patrzę, żeby sobie tam pochodnie, no dobra, tam to aż nie dosięga. Ale w każdym razie możemy sobie na odległość pochodniami rzucać. I jak sobie właśnie najedziemy na ten nasz przedmiot, to tutaj, gdzie jest zużycie naszego przedmiotu, to jest właśnie naładowanie, czyli jak będziemy pochodnie mieli, to wtedy tu się będzie nam ten przedmiot ładował, nie wiem, czy zrozumieliście. Bo Stevie, jak ktoś mówi, to coś mówi, tak wiecie. Ale dobra, nieważne. Tak więc tak wygląda, mam tutaj dosyć ciekawą zbroję, myślę, że dosyć ciekawie to wygląda, natomiast nie wiem, czy ona jest dobra, tak więc zobaczymy w walce. Okej. Tutaj mam Living Metal Gun Short i lepiej tych ziombiaczków naszych nie zaczepiać, lepiej tych panów nie zaczepiać, zostawić ich w spokoju, bo wiecie, jak to się skończyło dwa odcinki temu, chyba z tego co pamiętam. Dobra, teraz jak zejść do tego naszego miasta? Jak tam zejść? Idziemy tędy może, co to w ogóle jest ciekawego? Hop, tylko najważniejsze, aby do lawy nie wpaściłem cloud bootsy, tak więc jak spadnę z wysokiej odległości, to mi się nic nie stanie. Gdzieś tutaj znowu słychać coś niedobrego. O, co to słychać? Gaszcz, gdzie te gaszczy? Nieważne, idziemy do naszego miasta. Idziemy do naszego miasta, tylko teraz czy ja dam radę? Dobra. Jestem. Jestem i żyję, jak na razie. Tutaj w ogóle, co jest za flegma jakoś? Spójrzcie. Nie wiem co to, ale idziemy. Hop, hop, dobra, jesteśmy w mieście. I czy tutaj coś ciekawego w ogóle jest? Gdzieś tutaj... Gdzie ja mam? Aha, dobra. Tym sobie idziemy, oświetlali. Okej. Tu ładnie wszystko pooświetlamy. Widzicie, możemy sobie na odległość fajnie rzucać. Tego to jest fajna sprawa. Tylko tutaj takie widzę ścieżki, tak więc trzeba szybko do budynku się wbić jakoś. Super, nie mam żadnego kilufu. Kilufu nie zabrałem, a tu są jakieś niedobre sporki. O lol, ile to ma hapsów, spójrzcie, po 30 HP to ma. Po 30 życia. Masakra. Gini. Dobra, leży. O, serduszko z nich wypada, chociaż tyle. Level wpada. Gdzieś coś tam, fabki jakieś słychać. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszę fabki, tu mam strzały, przydadzą się. Reszty nie biorę, bo się na pewno nie przyda, idziemy dalej. Hup. Gini. Tu jakiś zwykły. Tamten jakiś lepszy, bo w zbroi. Tu kolejny. Gini. Oj, teraz się na mnie wszystkie rzucą. Będzie problem.
Tu jest jakaś wodna esencja. O, ta fabka mnie... Magma Cube mnie zaatakowała. Tak słyszałem to gdzieś, że tu gdzieś chodziło. Co to jest? Pamiętam, kiedyś coś takiego znalazłem i pamiętam, to później zgubiłem. To się przyda, słonecznik. Jakieś sadzonki czy coś. Netherrack mi się nie przyda, nie wiem po co mi to, ale okej. Okay. Tu mam nasze te... jakieś złote chlebki w ogóle. Do czego to służy, jestem ciekaw. Co to jest? Nie wiem, zniszczyć to się da czy nie? Super, teraz tego nie zniszczę, nie mam kilofa! Dlaczego Łukasz kilofa nie zabrałeś? Ściwi! Łukasz, ściwi, dlaczego? To ma jeszcze granaty takie fajne. Też się przydadzą. Dobra, nieważne, niech sobie to stoi, nie zabiorę tego teraz. Idziemy na górę zobaczyć, bo tu jest kilka pięter z tego co widzę. Tu jest znowu ulepszony. Ach, ty nie jesteś zwykły, ty jesteś zbroi! I już się nie będzie zaraz. Giniesz. Gdzie tam spadłeś? Ej, chodź tutaj do mnie! Chodź, kolego! Kolego, dobra, zabity jesteś. A jakoś ich tu mało, a to może i dobrze, bo jakby ich było więcej, to byłby problem. Dobra, jak teraz bić na górę? To już jest cały ten budyneczek, jeden taki. Impy! Świnia jakaś dziwna. To jest imp. O fuck, chyba się zorientowali i się na mnie wszyscy rzucili. Przydałoby się jakieś potki, żeby mnie chroniły przed... O, dobrej temki, esencja. Żeby mnie chroniły na przykład przed lawą. Dobra. Cześć! Tu mam jeszcze takiego fajnego slime sorda. Nie wiem jak działa, ale zaraz możemy sobie sprawdzić. Bo jeszcze go nawet nie używałem. Dobra, idziemy dalej. Tylko jak tu dalej iść? Byłem już w czterech tych pomieszczeniach. Byłem w czterech chyba, jak nie, no to mnie tam skarcicie najwyżej. Idziemy na drugi budynek szybko, bo coś we mnie strzela gdzieś tam już z góry. Gasty we mnie strzelają, tu jakieś tunele są i nic tu nie ma ciekawego, więc na górę trzeba iść. Czy coś tu jest? Coś tu jest, lawa kapie z góry, jakbym teraz to rozwalił, to by było po mnie. Ale co tam, idziemy na górę. Ej, to skoro tu lawa kapie, to tu gdzieś lawa musi być. Spójrzcie. He. Ja bym nie ryzykował i bym tego tak nie przechodził. Ja sobie wezmę. I to normalnie. Ale tu coś jest w ogóle, czy co? Tam jest jakieś pomieszczenie. Kurde, i czym ja to mam teraz rozwalić? Wiecie co, nie wiem, czy sobie na game modzie nie dodać, no... pikaksa, ponieważ to jest hardcore będzie. Wiecie co? Ja zrobię takie magiczne klaśnięcie, nie? I się nagle w moich łapkach pojawi kilo, ok? Tak więc raz, dwa i trzy. Pau! O ja! Co ja mam w łapkach? Czy to jest kilo? Skąd on się tutaj wziął? Jej! Ok, ziomeczki, mam kilo i teraz sobie to rozwalimy. Aha, tu jest wyjście, no okej. Okay. A czy coś tam jest jakieś, widzicie? Przejście, czekajcie, tutaj pójdziemy, żeby nie wpaść do lawy, bo będzie... O fuck, widzicie jaka to jest pułapka? Skubaństwo, pierdzielone, ale to rozwalimy, zaraz będziemy mieli brika. I sobie tutaj pójdziemy. Tu załatamy, żeby ładnie tutaj lawa nie leciała, jednak mimo wszystko i tak leci teraz, ale okej. Okay. Dobra, nie będzie już leciało. O fuck, wszędzie lawa jest, kurde. Idziemy stąd, a to lawa szybko leci. O fuck. Ej, no bo ja umrę. Creeper! Umarłem, naprawdę? Naprawdę? Zaraz do was wracam, ziomeczki. Dobra, jestem z powrotem i mam nadzieję, że znowu nie umrę, ponieważ taki kawą musiałem zapierdzielać, naprawdę, aż z tamtego świata, aż tutaj. A to, uwierzcie mi, nie jest bliska. Pokazałbym wam mapę, zaraz zresztą może wam pokażę. Czekajcie, tylko się ubiorę. Ja pitoję, to w ogóle jakiś złoty miecz, nie wiem co to za mieczyk. Jeszcze ten creeper musiał tam wybuchnąć sobie. O, patrzcie, jaki kawą musiałem zapierdzielać. Stąd, aż tutaj, dobra. Taki kawał przeeksplorowałem poza odcinkiem. Dobra, teraz tam na górę jak wejść. Dobra, mam tego brika. To może się wepchniemy tu. Dobra. W ogóle ta lawa tak szybko zapierdzielała, wy to widzieliście? Masakra jakaś. Dobra, tu sobie zbroję ubierzemy. Gdzieś już pająka niedobrego słychać. I super, nie mam zbroi całej. I teraz to jest właśnie ten ból, że teraz będzie problem. I najważniejszych rzeczy nie mam. Dobra. Musiały się albo popalić, albo... A tu są, dobra, tu jest, wszystko jest. Nic w naturze nie ginie, tylko Cloud Bootsów nie... A są Cloud Bootsy, dobra. I tak, jest mój gun short, że go tutaj damy. Damy sobie jeszcze revolver i damy sobie jeszcze Crystal Bow. Dobra, możemy lecieć. Tutaj nie byliśmy w tej dziwnej fortecy. Idziemy zobaczyć, czy tutaj coś jest.
Oprócz tego niedobrego Pigman Zombiaka. Pigman Zombie. Fuck, odejdź ode mnie, jak są pochodnie tylko. Dobra. Dobra. Leżysz, ziomeczku. Idziemy na górę zobaczyć. Jest tu coś ciekawego. Nic nie ma. Taka o, taka sobie fortuna. Patrzcie! Pierwszy raz widzę archera takiego. Lol, dobre. Trzeba łuk trochę wykorzystać. Leżysz, ziomek. Leżysz. Po jeden, naprawdę. Dobra, wyjdziemy tam po prostu, korzeknie. O, fuck. A to co za jakiś hardcore rzeźnik do mnie przyszedł? Jakieś dwa hardcore'y. O, fuck, jakieś hardcore'y do mnie przyszły. Jakieś hardcore'y do mnie przyszły. Biją mnie tu. Lecisz! Kurde, skąd on się tu wziął w ogóle? Przyleciał do mnie tu hardcore. Zaraz pewnie tu znowu wybije. Z grenade'a go teraz pocisnę. I może zjem coś. Zjem chlebek. Dobra, się słabo przygotowałem, się trzeba przyznać. Tutaj damy sobie, chociaż to będą lepsze. Co za dźwięk? Co za dźwięki były? Dobra, nieważne. Gdzie? O, tu jest moje mięsko, dobra. Ale kurde, wlet normalnie tu przybiegł do mnie. Popatrzcie, tam siedzi w lawie we mnie szczyla. Ja też cię mogę strzelić, gnoju. A masz. Jeden, dobra, leży. Okej. Okay. Tu kolejny. Biegnie kolejny. Zaraz dostaję z granatą. No chodź. Co to jest jakiś szaman? Co to za szaman jest? Co to za szaman? Co to jest za szaman jakiś? On jest przywódcą ich chyba. Taki wiecie, hardkorowy ziomek. Kwi-kwi, robi ślinka kwi-kwi. Dokładnie, kwi-kwi. W ogóle, patrzcie, te granaty ich nie biją, bo oni są przecież pory na ogień. Kwi-kwi. Kwi ślinka robi kwi-kwi. Kwi. Nie! Ło, żyje! Ja normalnie żyję. Ja żyję, nie wpadłem do lawy. Gin! To Archer! I tu biegnie kolejny. Ile ich tu powbijało? Trzy są! Cztery są! Dobra, leży ten. Ten najlepszy leży, opak. Ten szaman bije czy nie bije? Na górę. Bawimy się w kotka i myszkę. Nie chcę znowu umierać, bo tutaj będę musiał taki kał zapierdzielać. Patrzcie, bo się zrymowało, jojo. Ja rymuję i się dobrze z tym czuję. Ja rymuję, ty leżysz. O, od razu się słabszy. Nie zrobił się słabszy, daj taki hardcore. Ale dobra, spadł. Spadł do lawy. Czemu się... O, regeneruje mi się życie, ale strasznie wolno. Dobra, leżysz, ziomek. Ło, dobra. Bo oni mieli tego przywódcę swojego jakiegoś, on taki dobry widać był. O, skrzynka, jednak coś było. Uuu, jakie stafy, nice. Idziemy dalej. Coś się, że będzie na więcej materiałów. Tam jest kolejny i to jeszcze imp. Hello, imp. Hello, Pigman. Ty jesteś słaby, akurat cię zniszczę. Zaraz wypróbuję na tobie slime. O, patrzcie, jak to klepie. Ale co z tego, że klepie jak... Fuck. Do dupy jest ten slime. Jeszcze na moście go chciałem bić. Ej, mu się HP zregenerowało. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Fajnie, bo one z lawy nie umieją wyjść. Patrzcie, nie wyjdzie. Sierota nie umie wyjść. Sierota, ten też nie umie, się topi w ogóle. Ta świnia jakaś dziwna. To są same zresztą świnie w tym piekle. Tak znowu, o fakt, wyszedł chyba. Chyba by się udało wyjść. Dobra, leżysz. Leżysz, ziomek, leżysz. Idziemy dalej. O, co tu jest? Nie chcę mieć z tych rzeczy. Ale są łóżka, można się tu przespać, wiecie co? Tutaj to zakończymy. Mam nadzieję, że ten wspaniały materiał wam się spodobał. W kolejnym odcinku dalej zwiedzamy nasze miasto, piekielne miasto, miasto śmierci. Ja się tutaj prześpię i trzymajcie się, cześć!